To jeszcze raz przedstawiamy zawodników. Kevin Brownskill na torze trzecim. Dwa pierwsze są wolne w hali. Znacznie wygodniej biega się na torach zewnętrznych. I Julian Golding, który w Budapeszcie biegł na ostatniej zmianie sztafety 4 razy 100 metrów, ale on się specjalizuje właśnie na dystansie 200 metrów. Tym bardziej, że ze sztafety ostatnio już wypadł z reprezentacyjnej czwórki. Na torze trzecim Christophe Cheval, który w tym sezonie poniósł już porażkę z Marcinem Urbasiem, gdy Urbaś bił rekord Polski czasem 20 sekund i 84. I to jedna z największych sensacji ubiegłorocznego sezonu. Można powiedzieć, że na świecie zawodnik mało znany, chociaż robiący regularne postępy, przebiegł dystans 200 metrów poniżej 20 sekund, co było niejako zarezerwowane od wielu lat dla zawodników ciemnoskórych. Jako trzeci Europejczyk poniżej 20 sekund i piąte miejsce ostatecznie w Sewilli. Marcin Urbaś tutaj został zaproszony do wzięcia udziału w biegu B. Organizatorzy mieli trudny wybór, bo tak naprawdę to dobrze się biega tylko na torze piątym i szóstym. Wybrnęli z tego w ten sposób, że do Urbasia dokooptowali swojego zawodnika Chevala i Goldinga, a w tej najsilniejszej podobno stawce pobiegnie Petko Jankow i Christian Malcolm. Zwróćmy uwagę na start. Marcin Urbaś był niezadowolony ze swojej reakcji startowej, kiedy zapoznał się z wynikami. Golding na czwartym, Cheval na piątym i Urbaś na szóstym. I start Urbasia nie wyglądało tak najgorzej, jak powiedział, chociaż rzeczywiście znacznie się do niego zbliżył Cheval. Cheval zbliża się do Marcina Urbasia, wyniki znamy, więc można ze spokojem oglądać, w jaki sposób Urbaś odparł ten atak i zdecydowanie zwyciężył w czasie nowego rekordu Polski. Czas 20:60 w tym przypadku się potwierdził i był to też oficjalny wynik. Bardzo zadowolony Marcin Urbaś, chociaż wygląda, że jest tylko zadowolony, nie jest bardzo szczęśliwy. Jego na pewno stać będzie za dwa tygodnie na znacznie lepszy wynik. Przyleciał do Paryża, a następnie do Lyon w niedzielę rano. W sobotę brał jeszcze udział w Mistrzostwach Polski na 60 metrów. Spisał się lepiej w eliminacjach, później w finale już nie poszło mu tak dobrze, ale w sumie był zmęczony. Tym niemniej doskonały bieg i najlepszy wynik na